Uważaj o czym myślisz. Tak jest zatytułowany dzisiejszy odcinek, a dedykowany jest tematowi psychosomatyki, czyli temu, jak to, co myślimy, jak nasza psychologia wpływa na nasz organizm. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, w zasadzie każdy terapeuta, który pracuje z ludzkim ciałem przez kilka albo kilkanaście lat, zaczyna zauważać pewne zależności i pewne, współ, pewne współzależności między tym, co człowiek myśli, co człowiek czuje i jak człowiek postrzega swoją rzeczywistość, a stanem zdrowia. No bo kiedy wyleczysz już 15 albo 20 kolan, kiedy wyleczysz 40 bioder, kiedy wyleczysz 50. Odcinków kręgosłupa lędziowego, chociażby, to nagle zaczynasz zauważać, że ludzie, którzy przychodzą z poszczególnymi dolegliwościami, oprócz tego, że zazwyczaj robią podobne prace, podobnie funkcjonują na co dzień, to też mają podobne zapatrywanie się na swoją rzeczywistość i na swoje życie. I generalnie to, co jest szalenie ważne w, w napięciach mięśniowych, to co jest bardzo ważne w kreowaniu życia bez bólu, bez napięć, to y, higiena emocjonalna, że tak powiem, higiena umysłowa. I generalnie do całkiem niedawna medycyna podchodziła do człowieka w sposób niesamowicie mechanistyczny. Zasadniczo taki główny nurt dalej mówi o tym samym, że jeżeli boli Cię bark, to nic się nie ma, wystarczy wszczepić dwie kotwy w Twój bark i ból Ci minie, masz problem z biodrem, wytniemy stare biodro, wstawimy nowy implant, który będzie Ci wspaniale zastępował funkcję tego starego biodra. Serce to przecież pompka, która po prostu ma tłoczyć krew, więc jeżeli coś się tam popsuje, to możemy ją załatać, stawić sztuczną zastawkę, a nawet z braku laku, jak trzeba, to ci wstawimy nowe serce i nowe płuca. No ale okazuje się bardzo często, że zabieg endoprotezy jest zakończony sukcesem, biodro jest osadzone, a tak naprawdę staw biodrowy boli dalej. Dostałem implant dysku, a tak naprawdę dalej boli mnie plecy i okazuje się, że bardzo często to nie tylko sama struktura wpływa na to, że my jesteśmy ponapinani obolali, tylko nasze nawyki ruchowe i nasze nawyki myślowe mają na to potężny wpływ. I generalnie jeszcze do całkiem niedawna taka nauka w zasadzie wiele osób mówi, że psychologia nie jest nauką do końca. W zasadzie obracała się tylko w obrębie ludzkiego mózgu, ludzkiej psychiki, tak można by najprościej powiedzieć. Uważano, że mózg to jest totalnie odrębny narząd, układ ruchu to jest totalnie odrębny narząd i zasadniczo mózg nie ma nic wspólnego z jelitami, elita nie mają nic wspólnego z oddychaniem, oddychanie nie ma nic wspólnego z mięśniami i tak dalej, i tak dalej. Można by człowieka podzielić na takie podzespoły, pod, pod, niezależne od siebie dewizje, nic nie ma wpływu na nic. Ale kiedy zastanowimy się tak z grubsza, nawet na chłopski rozum, nad funkcją mózgu i nad jego odpowiednim działaniem, No to po pierwsze, zauważcie, jeżeli ja odpowiednio się nie odżywiam, to nie dostarczę odpowiednich substancji odżywczych do mojego mózgu, czyli mój mózg zwyczajnie nie będzie miał paliwa, żeby mógł do, móc dobrze pracować. Sprawa kolejna, to mój mózg nie dostanie odpowiednich prekursorów, z których zacznie syntezować odpowiednie hormony. Dalej, żebym samo trawienie nie wystarcza, żeby mógł rozdystrybuować prawidłowo krew, żeby ta krew mogła dotrzeć do mózgu i dalej poprzez barierę krew mózg. Dostarczyć substraty do samego, do samej tkanki nerwowej. Więc jeżeli moje serce dobrze nie działa, ja dobrze nie oddycham, mam złe krążenie, mózg znowu będzie źle odżywiony. Sprawa kolejna, doskonale wiecie już w dzisiejszych czasach, że chociażby serotonina jest hormonem, który w większości jest produkowany w jelitach, więc jest bardzo dużo korelacji między tym, że ja się źle odżywiam, a tym, że na przykład cierpię na depresję, co jest bardzo ciekawe. Więc bez dobrej pracy układu kronośnego, oddechowego, trawiennego, dalej układu mięśniowego, który wspiera te wszystkie układy, nie ma mowy o dobrej funkcji mózgu, dobrej funkcji kognitywnej. Więc jeżeli moje ciało zaczyna w jakiś sposób chorować, moja psychika i moje zdolności, myślowe będą zdecydowanie pogorszone i obniżone. Więc warto, kiedy pracujemy z jakąkolwiek dolegliwością w układzie ruchu, pamiętać o tym, że jesteśmy całością i w zasadzie każdy system jest komplementarny, każdy system uzupełnia ten cały taki złożony, skomplikowany układ i bez jednego trybiku w tej maszynie nie możemy funkcjonować dobrze. Więc w zdrowym ciele, zdrowy duch z tym, z tym stwierdzeniem nie ma co w ogóle walczyć, ja się z nim w stu Zgadzam. Ale dalej, jak myślenie może wpływać na moje napięcia mięśniowe? Jak może wpływać chociażby na moje bóle? Generalnie w psychologii bardzo często psycholodzy posługują się takim terminem jak mowa ciała. Doskonale wiecie, że komunikat, który przekazujemy werbalnie, czyli w zasadzie treść, Słowna, sylabowa, którą dostarczamy drugiej osobie poprzez wibrację powietrza, to tylko 30% komunikatu, który trafia do drugiej osoby. Bo po pierwsze, sam ton mojej wypowiedzi, czy ja będę krzyczał, czy ja będę mówił w bardzo takim ściszonym tonie, czy ja będę mówił miło, przyjemnie, zachęcająco, to ma niesamowity wpływ na wywarcie emocji u drugiej osoby. Sprawa kolejna to ta, oprócz tej, tej prozodii, tak zwanej, czyli odpowiedniej modulacji głosu, sama mowa ciała. Jeżeli ja będę zrelaksowany, to będę miał luźne barki, luźne ramiona, klatka piersiowa będzie w zasadzie w takim taneczny sposób cały czas się przelewała, daję Wam wtedy komendę, że jestem spokojny. Jeżeli będę nagle w stresie, będę mówił dokładnie do Was o tym samym, ale zauważcie, jeżeli będę teraz z taką miną dziwną, sztywną mówił, z tak napiętymi barkami, z nieruchomymi ramionami, od razu widać, że coś jest nie tak. Ton agresji chociażby, gdzie będę wypierał klatkę piersiową do przodu, spinał mięsień grzbietu z tyłu, to jest zupełnie inny ton. I w zasadzie tylko zmieniając takie krótkie rzeczy, takie w zasadzie małe szczegóły zmieniając, wychodzę do Was agresywnie, cofam się, zamykam się, jestem w defensywie, jestem wystraszony, jestem rozluźniony, jestem zestresowany, to ta mowa ciała bardzo mocno zmienia sposób, w jaki nasze mięśnie się napinają, w jaki nasze mięśnie się naprężają. Z czego wynika ta mowa ciała? Z naszego nastroju i z tego, co w danym momencie myślimy. Więc szalenie ważną informacją dla Was jest to, że jeżeli Wy rano wstaniecie i pierwsze, co, co sięgniecie na przykład, to będzie tablet albo telefon komórkowy z jakimiś strasznymi informacjami, szukacie cały czas newsów, co złego się na świecie stało, ile osób zginęło, ile osób zostało rannych, ile osób goduje, to automatycznie to zaczyna wzbudzać Was takie poczucie Podenerwowania, podekscytowania może w pewnym stopniu, a to uczucie musi się odbyć waszym, na, na waszym ciele. Pamiętajcie, wydawałoby się, że myślimy mózgiem, ale tak naprawdę myślimy i odczuwamy całym ciałem, i w zasadzie mózg interpretuje te informacje, które z naszego całego ciała płyną. I generalnie dla mnie bardzo dużym zdziwieniem było, jak zacząłem się uczyć podstaw medycyny chińskiej i nagle konfrontować to z taką, można powiedzieć, mądrością ludową. Niesamowitą sprawą jest, że mamy całą masę takich powiedzonek, które w stu procentach korodują z tym, co mówi medycyna chińska. W zasadzie chodzi o jedną prostą rzecz: o obserwację drugiej osoby w kontekście tego, jak dana osoba się zachowuje. Mówimy o kimś, że kogoś rzuć zalewa, albo mówimy o kimś, że coś komuś leży na wątrobie, chociażby. Możemy o kimś powiedzieć, że ktoś ma serce w przełyku. Można się sikać ze strachu to jest kolejna sprawa. Jest bardzo dużo takich powiedzonek, które łączą i korelują w pewnym stopniu emocje, dane odczucia z pewnymi wzorcami napięciowymi i z funkcją pewnych narządów wewnętrznych. Generalnie, jeżeli chodzi o emocje, to medycyna chińska wyróżnia pięć podstawowych emocji, które przypisane są narządom wewnętrznym, które dalej przypisane są poszczególnym szlakom mięśniowo-powięziowym. Tak można by najprościej powiedzieć. Wyróżniamy gniew i to jest taka pierwsza emocja, która zazwyczaj, jeżeli mamy gniewu w nadmiarze, albo mamy za mało gniewu w życiu, za mało się gniewamy, jesteśmy za bardzo ulegli, może to wpływać negatywnie na wątroby bądź pecherzyk żółciowy. Dalej mamy emocje strachu. Jeżeli ja jestem cały czas w strachu, cały czas się przejmuję, cały czas mam jakieś kłopoty, takie emocjonalne, że cały czas się czuję niepewnie, mogę mieć problemy z nerkami, bądź mogę mieć problemy z pęcherzem moczowym. Dalej, jeżeli jestem notorycznie smutny, notorycznie w moim ciele dzieją się jakieś smutne rzeczy, szukam sobie smutnego otoczenia, smutnych wydarzeń, żeby się odpowiednio czuć, to może się okazać, że ten smutek na przykrzy i nastroszy problemów mojemu jej tu grubemu, bądź moim płucom. To jest kolejna taka sprawa. Dalej radość. Radość w nadmiarze, bądź za mało radości w życiu, może źle wpływać na wasze serce, bądź źle może wpływać na jej to cienkie. Ostatnia taka emocja to takie wahanie się, przejmowanie się, myślenie jak to będzie w przyszłości i takie myślenie, wahanie się, wróżenie na dwoje, niezdecydowanie może negatywnie wpływać na żołądek bądź na śledzone. I generalnie, jeżeli dalej pójdziecie w, w takie diagramy, które łączą poszczególne narządy wewnętrzne z mięśniami, to okazuje się, że każda jedna emocja, którą wam wypunktowałem przed, przed chwilą, czyli może być to złość, może być to radość, może być to smutek, może być to myślenie, bądź może być to strach, może wpływać na to, że poszczególne części waszego ciała będą się notorycznie spinały, notorycznie będą w naprężeniu i będą niedokrwione i obolałe. I teraz właśnie główna część tego mojego dzisiejszego wykładu, tego, tej mojej wypowiedzi jest dedykowana właśnie mięśniom, które cały czas rolujemy, które cały czas rozciągamy, które cały czas wzmacniamy, jakby cały czas jesteśmy w terapii, a okazuje się, że to nam w ogóle nie pomaga. Okazuje się, że dalej jesteśmy obolali i nic się w naszym życiu na plus nie zmienia, chociaż wkładamy całą masę pracy w rozciągania, w rozluźniania, w masowania itd. Tak bardzo prawdopodobne, że coś nie do końca dobrze dzieje się z waszym systemem wartości i coś nie do końca dzieje się z waszym dobrego, z waszym nawykiem myślenia, bo to jest bardzo istotne. Musicie pamiętać o jednym: myślenie to nie jest jakaś abstrakcja. Emocje, czyli z angielskiego można powiedzieć emotion. Energy in motion, czyli energia w ruchu. Generalnie, tak jak ja pomyślę sobie, że chcę poruszać ramieniem, chcę poruszać nogą, chcę poruszać klatką piersiową, tak samo, jeżeli ja będę chciał wytworzyć jakąś myśl w moim mózgu, to musi dojść w moim mózgu do wyładowań elektrycznych, które kosztują energię. Nie bez znaczenia jest tutaj informacja, że zazwyczaj osoby, które bardzo intensywnie pracują intelektualnie, są osoby, to są osoby chude. To są osoby, które często mogą wcinać całą masę cukru, a mimo tego są chude jak patyki, bo myślenie kosztuje energię. W dzisiejszych czasach już to wiemy, że. Myślenie jest tak samo pracochłonną i energochłonną czynnością, jak dźwiganie ciężarów albo długie stanie bądź długie chodzenie. Myśląc, musicie generować kilojoule energii, więc jeżeli myślicie cały czas o czymś złym, o czymś przykrym, jesteście ciągle zdenerwowani, ciągle rozpatrujecie, co to było w waszym życiu kiedyś, to może się pojawić cała masa napięć w waszym ciele, wy możecie być chronicie zmęczeni, może wam brakować bardzo dużo energii na inne czynności. Więc ważne jest, żeby zwrócić uwagę na nawyki i na to, co na co dzień robimy z naszą głową. A bardzo często jest tak, że wstajemy rano chociażby, i pierwsza myśl, która mi do głowy przychodzi, to jest tak, jak już wam powiedziałem, na przykład szukanie jakichś strasznych wiadomości. Druga sprawa, rozpamiętywanie, co mi źle w życiu wyszło. Myślę sobie po pierwsze, o kurde, kolejny niedobry dzień, o nie, znowu muszę iść do roboty, o nie. Znowu mnie noga boli, kurczę blade. Zauważcie, że bardzo często jeżeli jesteście w bólu przez dłuższy czas to w sytuacji, kiedy jesteście weseli, jesteście zajęci, nagle zapominamy totalnie o tym, że nas boli biodro, kolano albo lędźwia. Jak sobie zaczynamy przypominać, że te lędźwie nas bolą, okej, okay, ten ból czujemy, a mało tego, bardzo często mamy takie nawyki, że sami nagle sobie te napięcia kreujemy, jakby sami sobie przypominamy, o kurcze, biodro mnie boi, mam napięte udo i tak dalej. Więc często jest tak, że poprzez negatywne emocje, poprzez różne takie historie. Gdzie wspominamy coś, albo przejmujemy się przyszłością, możemy generować te napięcia mięśniowe, i teraz, taka, co z tym zrobić? Taka dobra sytuacja i dobra rzecz, w tym wszystkim, jest taka, że to, co ja obserwuję, sam, kiedy ja pracuję z ciałem, albo osoby, którym polecam różne formy pracy z ciałem. Mówią, że te niedobre emocje, jeżeli pracujemy z tymi napiętymi mieściami, zaczynają ustępować. Więc ważne, żeby z jednej strony pilnować tych nawyków, żeby notorycznie nie myśleć o tych rzeczach, które nas napinają, ale z drugiej strony, jeżeli będę pracował z ciałem, to naturalnie pewne emocje ulegają w naszym ciele rozmrożeniu, że tak powiem, i uwolnieniu. Nie wiem, czy spotkaliście się z taką sytuacją, ale nierzadko jest tak, że kiedy zaczynamy rozciągać jakiś napięty mięsień, to po pierwsze zaczyna na przykład wchodzić takie drżenia. Jest cała masa takich terapii, chociażby TRE. Terapia, która polega na tym, że ustawiacie się w takiej pozycji, żebyście zaczęli się trząść. I tam twórcy tej terapii mówią wprost, że wy musicie odpromieniować pewną energię, pewne negatywne emocje, które kumulują się w danej części ciała. I ciekawostka taka, że kiedy te emocje się z nas, że tak powiem, wytelepią, to bardzo często nagle jesteśmy w miarę dobrym humorze, a zaczynamy płakać nie wiadomo czemu. Albo zaczynamy być wściekli, albo zaczynamy odczuwać żal, albo zaczynamy odczuwać jakąś inną emocję. Na przykład podekscytowanie, jakieś podniecenie, albo różne takie inne sytuacje. Więc bardzo istotna kwestia jest taka, że te emocje, pamiętajcie, nie siedzą tylko w waszej głowie. Emocje przede wszystkim siedzą w waszym ciele, są tam napięte, są tam, w zasadzie do ciało mrożą, blokują i zasadniczo większość dolegliwości ruchowych, które nie, nie powstały w stosunku, w jakimś urazie, nie powstały natychmiast, tylko które generalnie z dnia na dzień sobie gdzieś tam tworzyły, tworzyliście i tworzyłyście, to są emocje, które tworzymy, bo nie wiedząc w zasadzie nawet o tym, zaczynamy się napinać. Ja tutaj mogę Wam dać jeszcze jedną ciekawą analogię i taką ciekawą myśl. Zazwyczaj my mało wiemy o własnym ciele, mało się na tym ciele skupiamy. Najprostsza kwestia jest taka, jeżeli bardzo staracie się na czymś skupić, na przykład uczycie się jakiejś sztuczki nowej, macie coś obracać jedną ręką, to bardzo prawdopodobne, że nagle druga ręka Wam się zacznie jakoś dziwnie wyginać i jeszcze zaczniecie robić dziwną minę, wygnać język na przykład. Zazwyczaj Tworzenie jakichś nowych, nowych czynności, tworzenie nowych połączeń między neuronami wynika od naszego, tworzy w naszym ciele takie różne napięcia, i te napięcia, jeżeli przewlekle będą się u nas pojawiały, to prowadzą do różnych zablokowań w obrębie stawów, do różnych zablokowań w obrębie ścięgien, do utraty ruchomości. I tak samo też dzieje się w nerwach, w lęku i tak dalej. Zaczynamy zaciskać ręce, zaczynamy napinać łydki, zaczynamy napinać brzuch, zaciskać łopatki. I bardzo ważne, dlatego w pracy z ciałem jest zwrócenie uwagi na dwa stany. Po pierwsze, jeżeli ja nauczę się być poprzez różne ćwiczenia luźny, taki miękki, zapamiętam sobie, jak ten stan wygląda, to na przykład, kiedy będę w stresie, warto zrobić taki szybki skan własnego ciała. Jakie są moje uda, czy są napięte, czy są luźne? Czy mam luźny zakres ruchu w barkach, czy te barki są w jakiś sposób ograniczone? Czy moje ręce są zrelaksowane, czy może w moich dłoniach w danym momencie czuję bardzo dużo napięcia? I trzeba się starać poprzez ćwiczenia wyróżniać te kontrasty napięcie zamieniać w luz. Nagle, co się okazuje, po czasie nie musicie w zasadzie już robić ani ćwiczeń rozluźniających, ani ćwiczeń rozciągających. Wystarczy sobie pomyśleć, nie chcę mieć teraz napiętego karku i ten napięty kark się odpręża. I zasadniczo, jeżeli opanujecie własne emocje, jeżeli opanujecie reakcję waszego organizmu na te emocje, to bardzo często może się okazać taka sytuacja, że wy się zwyczajnie pozbywacie bólu, pracując dużo mniej i dużo efektywniej, że tak powiem. Bo najważniejsze, to jest taka, taka jedna informacja też, że nasze napięcia to nie jest coś, co trwa od lat i to jest w zasadzie jedno napięcie biodra, które przez dwa lata, zaczęło się dwa lata temu i się utrzymuje. Jeżeli ja mam napięte biodro albo ograniczony zakres ruchu w kolanie, to oznacza jedną informację, że mój mózg w każdej sekundzie każe temu biodru i temu kolanu się mocno naprężać. Jeżeli ja ten bodziec, tą referentację w jakiś sposób wyhamuję, przetnę, bo będę uczył się być zrelaksowany, bo będę uczył się nie myśleć negatywnie, automatycznie bardzo mocno mi się w życiu powinno poprawiać i te emocje i napięcia mięśniowe powinny zostać obniżone. Warto pamiętać o jednym, że nie tylko negatywne emocje wpływają na nas w sposób negatywny. Nawet jeżeli to są pozytywne emocje, ale w przesycie mamy te emocje, jesteśmy ciągle podekscytowani, ciągle jesteśmy radości, roześmiani i itd., to takie sytuacje, kiedy mamy nadmiar szczęścia, mogą być równie niebezpieczne, jak jesteśmy w skrajnej apatii, stresie. Depresji, i tak dalej. Więc ważne, tak jak to w życiu, żeby trochę było słońca, trochę deszczu, żeby umieć te stany wasz, własnego ciała yy, generalnie definiować i odczuwać. Nigdy w waszym życiu nie będzie konstans, nie będziecie jak roboty cały czas szczęśliwi albo cały czas nieszczęśliwi. Życie to taki roller coaster, i ważne, żeby umieć się w tych emocjach odnajdywać i wszystkie je odczuwać. Ale trzeba pamiętać o jednym, że z jednej negatywnej musimy wejść w pozytywną, i tak w kółko. Dzięki temu kontrastowi jesteśmy w stanie odróżnić kiedy jestem smutny, kiedy jestem wesoły, kiedy mam energię, kiedy tej, kiedy tej energii nie mam. Nie ma co wierzyć ludziom, którzy wam powiedzą, że to ćwiczenie da wam całą masę energii i zawsze będziecie super zdrowi, pobudzeni, błyskotywi i tak dalej. Mamy zawsze swoje złote i upadki, i całe życie jest taką fluktuacją, całe życie jest takim cyklem między dobrym a gorszym, lepszym, gorszym, dobrym, złym i tak dalej. Więc warto też o tym pamiętać i nie starać się być takim robotem, który zawsze będzie uśmiechnięty, energiczny i tak dalej, bo każdy ma w życiu jakieś dołki. Pamiętajcie, to co myślimy jest bardzo ważne. To co myślimy ma wpływ nie tylko na naszą psychikę, ale również na nasze ciało. Mowa ciała, napięcia zamrożone w ciele to temat, który jest bardzo rozwojowy. I cała psychosomatyka to dziedzina, która silnie się rozwija i znajduje całą masę entuzjastów, ponieważ jest po prostu skuteczna. I tak naprawdę każdy doświadczony terapeuta obserwuje te współzależności, że jeżeli ja pomogę w ciele, to pomogę też w umyśle. Jeżeli umysł zaczyna działać lepiej, automatycznie nie pociąga ciała do różnych napięć i w zasadzie człowiek jest bardziej zrównoważony, bardziej zbalansowany, a dzięki temu. Luźniejszy i szczęśliwszy. Pamiętajcie, myślenie to energia, nie myślcie o byle czym, nie myślcie o tym, co ktoś chciałby, żebyście w danym momencie myśleli. Bądźcie autonomiczni, żyjcie dla siebie, bądźcie szczęśliwi. To najważniejsze. Ja się z wami dzisiaj już żegnam. Naturalnie zapraszam do kliknięcia lajka, like jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie jakiś ciekawy komentarz. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, Marek Purczeński.